Dzień dobry. Witam na dzisiejszej wideoblog. Tak jak obiecałem w zeszłym tygodniu, będziemy kontynuować tematykę, którą rozpoczęliśmy, to jest wizja. I pamiętamy, że mówiliśmy, że wizja to jest ten kierunek, który został przez nas obrany. To jest ten ogólny kierunek, w którym idziemy. Rozmawialiśmy też na temat, dlaczego wizja jest ważna. I pod koniec dałem przykład statek na morze, który jeżeli nie ma port docelowego, to będzie dryfował. I powiedziałem, że człowiek czy organizacja, który nie ma wizji, który nie ma port docelowego, będzie dryfował. Dzisiaj chciałbym, abyśmy rozmawiali na temat cele. Cele tak naprawdę to są jakby wizja, ale w mniejszy kawałku. Zazwyczaj cele są te mniejsze odcinki naszego wizji, który doprowadza nas do ten większego wizji. Wizja jest strategiczna, a cele są taktyczne czy operacyjne. Cele są krótko, na krótką metę. Mówiąc o cele, warto też zadać sobie pytanie, dlaczego jakie powinny być cele? Jakie powinny być cele? Cele przede wszystkim powinny być ambitne. Cele powinny być ambitne. Nie mogą być coś, który bardzo łatwo osiągniemy. Powinno być ambitne. Powinno być osiągalne. Powinno być osiągalne. Nie mogą być rzeczy, które nie jesteśmy w stanie osiągnąć na podstawie zasobów, które my mamy. Cele powinny być mierzalne. Mierzalne. Powinniśmy być w stanie powiedzieć, tak, osiągnąłem to, bo zrobiłem to i to i to i to jest osiągalne. Podobnie do tego powinno być mierzalne. Mierzalne. Powinno go to mierzyć. I ostatnie tutaj, cele powinno być częścią większego wizja. Tak? Cel powinno być częścią naszego większego wizja. Washington Irving powiedział coś takiego: wielkie umysły mają cele, inni mają życzenie. I mamy też takiego powiedzenie po angielsku: if wishes were horses, beggars would ride. Co to znaczy? Że jeżeli życzenie to są konie, to żebracy by jeździli na konie. I o co chodzi? Chodzi o to, że nie wystarczy mieć życzenie. Nie wystarczy mieć marzenie. Potrzebujemy to, w jaki sposób podzielić na mierzalne cele. Cele, które można osiągnąć. Można osiągnąć wielkie rzeczy za pomocą drobnych celów pośrednich. Każdy z nas możemy osiągnąć wielkie rzeczy, o ile te wielkie rzeczy są podzielone na mniejsze kawałki. I to jest bardzo istotne. Wielu ludzi zniechęcają się, dlatego że od razu skupiają się, żeby osiągnąć wielkie rzeczy bez podzielenia go na mniejsze kawałki. I przez to zniechęcają się. Ale kiedy wielkie rzeczy podzielamy na mniejsze kawałki, to wtedy cele są osiągalne. Osiągamy te cele i osiągamy nasze wizje. Jeżeli chodzi o mnie, to w moim życiu mam wizję czy rzeczy, które chciałbym osiągnąć zanim umrę. W moim journal mam 12 rzeczy, które chciałbym zrobić przed śmiercią. Wizja mojego życia podzieliłem na kawałki 10 lat. I co 10 lat mam rzeczy, które chciałbym osiągnąć. I to jest znowu podzielone na cele 5-letnie oraz cele na dany rok. Zazwyczaj pod koniec każdego roku analizuję, czy te cele zostały osiągnięte, ile zostały osiągnięte, a ile nie. I planuję na kolejnego roku. To sprawia, że jestem w stanie skupiać się, być konsekwentny i systematyczny w tym, co robię. I to właśnie też Państwa życzę. Pamiętajmy, człowiek, który nie ma wizji, to jest człowiek, który dryfuje. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.